No dziś będzie taki odcinek skarby uratowane od huty. No tu zobaczcie, ktoś sobie wymyślił takie urządzenie. Nie wiem, do czego to miało służyć. W każdym bądź razie bardzo solidna tu jest konstrukcja. Tu na takich dwóch solidnych płaskownikach. Grubość około 25 mm, szerokość 80. No i tu podstawa na cztery śruby M10 z jednej i z drugiej strony. No tutaj, jak widzicie, jest założony papier ścierny. No to troszeczkę tutaj to za bardzo nie wyszło, jakby powiedzieć, technicznie, ale ten cybanty w tej chwili można zdjąć, bo ten papier został przyklejony i już te cybanty nie są potrzebne. Tu z boku jest kółko napędowe. Kółko napędowe. No i oczywiście ono w tej chwili jest zdjęte. No ktoś tu zrobił napęd tylko po prostu w ten sposób, że przesklina. No ja wiadomo, że tu dużych, jak to mówi się, oporów na tym papierze nie będzie. No kółko jest dość dużej średnicy, około 200 mm. Na pasek 10. Także to jest no pierwszy uratowany skarb od huty na bocznicę. Drugi taki fajny, ktoś zrobił sobie tak zwaną taką szufladkę. Powiem wam, że tak, widziałem różne szufladki w maszynach jakichś tam chińskich, nie chińskich, to mniej dokładności mają niż to, co tutaj jest wykonane. No praktycznie, jak to się mówi, zero luzu. Można to zrobić w ten sposób, że tą bazę tutaj pod spód przyczepić z góry. No i zobaczcie, jaka nam fajna, jaki fajny powstaje suport. Nie wiem, czy widzieliście jeden z poprzednich moich filmów, konik. No miałem coś takiego robić, powiem. Miałem coś takiego robić, no ale teraz już widzicie, nie muszę. Tu jeszcze brakuje jakiejś ładnej rączki. No i oczywiście gdzieś tutaj przydałoby się umieścić skalę. Także tutaj coś trzeba by wymyślić, tylko że na ruchomej śrubie to będzie to dość trudne. Także no nie wiem, jak to będzie do rozwiązania. Trochę technicznie wychodzi dziwnie. No ale może w ten sposób bym zrobił, że tutaj jakąś tulejkę i gdzieś tu z boku wychodziłaby ta, po prostu od spodu właściwie by musiało wychodzić. Tu by była skala, no i byśmy wtedy mogli widzieć, ile przybieramy. No ale tak to widać, że jakaś ciekawa, solidna konstrukcja na suporcik. No to by była druga rzecz. No a tutaj mamy takie kolejną ciekawą rzecz. To jest taka fortunka pneumatyczna. Tutaj jest smarowanie na mgłę olejową. No a tutaj jest podłączenie do kompresora. No tu jest przewód do tego podłączenia. O, tu możemy podłączyć. Zamączamy. No i tutaj z drugiej strony jest na tak zwaną szybko złączkę. No ale tutaj nie bardzo będę mógł podłączyć do swojego. Także odłączymy to na razie z tej strony. Odłączymy. No i teraz możecie obserwować z tej strony, jak się obraca. Troszeczkę coś słychać, lekko zaszumiła, ale trzeba by powiedzieć, że trzeba by było smarować olejkiem. No ciekawa fortunka. To jest fortunka do szlifowania małych jakichś otworów. O, długo się kręciła, pozatrzymać. No dobra, zamykamy. No i tu mam drugą taką, tylko zobaczcie, tu już jest mniejsza ta średnica. Tu też wszystko podłączenie do mgły olejowej. Też leciutko się obraca.
Tu jest mocowanie na kluczyk. Nie pamiętam, jaki tam jest gwint. M6 lewy czy coś, ale kiedyś sprawdzę. No to zobaczymy, co tam jest. No i druga też pracuje, także słuchajcie. No troszeczkę słychać. No, ta dużo dłużej się skręci zdecydowanie. Także myślę, jest, jak to się mówi, taki w słowniku, duży potencjał, żeby coś z tego zrobić i zbudować jakąś mini szlifierkę do otworów. Tylko trzeba by było, no, dopracować. O, teraz całkowicie stanęła. No, ale też bardzo długo się kręci. Także to by były wszystkie skarby uratowane od huty na dzisiaj. Myślę, że coś wkrótce kolejnego pokażę. Dziękuję.